Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawku, to jest oczywiście Pro Evolution Soccer 2017. W końcu wraca na kanał. Także co, dostałem dużo dosyć końców. Tych tutaj G, jak widzicie, mam 92 tysiące, nie wiem za co nawet. Tam w jednym inboxie było 50 tysięcy, w drugim tam po 10 i tak dalej. Ale nieważne. Pokażę wam mój skład, jak wygląda skład members. I dostałem kilka piłek, także... Będziemy otwierać legendy i w ogóle, także co, zobaczcie, James Rodriguez, tutaj Lacazette, Oblak, Baka, ogólnie twarze chyba tutaj są ładniejsze zrobili. Dawno nie było też PES-a z tego względu, że niestety moją wersję zablokowali, ja miałem wersję cyfrową z Allegro i dlatego też się PES nie pojawiał. A teraz dzięki kumplowi zostawię po prostu grę, gdzie mogę sobie pograć i tak dalej, więc skorzystam z tego, bo oczywiście wersja prasowa, no ale jest. I co? Specjalni agenci, wchodzimy, najpierw otworzymy tych specjalnych i mamy tak, UEFA Toty, FC Barcelona Legends i El Clasico Heroes. Także co, może od El Clasico Heroes zaczniemy i otwieramy piłeczki, zobaczymy co w nich tutaj. Brązowe też się mogą trafić. I co nam się trafia? Złota, no jest spoko. Zobaczmy kto to taki. Nie rusza się, ale myślę, że zawodnik się przyda. Danilo, bardzo dobrze do obrony. Danilo może być. 82 overalla. Nie jest tak źle. Mi się tam podoba. Może być zawodnik. Na pewno mi się przyda do składu. Otwieramy kolejną piłkę. Oby czarna, a może złota. Oj, czarne przeleciały. No i niestety srebrna obok była złota. No szkoda. Niestety srebrna. Bueno. Bueno. Nie znam cię, chopie, ale wyrzucam cię z klubu, bo jeśli mi jest niepotrzebny, na trenera go wyrzucę. Ten mi się raczej zawodnik nie przyda. No i co? FC Barcelona Legends. Tutaj się może trafić ktoś słaby, a może się trafić ktoś dobry, więc... Chciałbym kogoś dobrego. No mam już złotą piłkę, szkoda, że nie czarną. Aczkolwiek w złotej piłce mamy... Kto to jest? Overmars. No tak z Holandii zawodnik. Wiem kto to jest, ale... Rewelacji nie ma, aczkolwiek na napad na pewno się przyda. Jest to zawsze legenda Barcelony. No tam się mogło trafić... no ktoś lepszy, nie? Tam ten, jak on się nazywa, Ronaldo gruby, nie, i tak dalej, Thierry Henry, no ale szkoda, szkoda. Także co, lecimy dalej i tu mamy złotą piłkę, znaczy złotą piłkę, co ja gadam, czarną piłkę. To jest chyba UEFA już to ty. I kto nam się trafi? Oby ktoś dobry. Kto to jest? Chyba Griezmann. Czy to jest Griezmann? Nie, to jest Toni Kroos. To jest Toni Kroos. Także... Może być. Może być. Jak na taki traf, to może być. Myślałem, że może się trafi Ronaldo albo jakiś Messi, no ale niestety trafia nam się Toni Kroos. Także nim też nie pogardzę, bo... Dobry traf. Dobre trafienie. No i co? Specjalnych agentów już nie mamy. Myślę, że... Zobaczmy, kogo mamy na wypożyczenie. Jest Koke, Eriksen. Ten jakiś ma dziwny twarz, ten Eriksen, Proper, Vela, Parolo. No nikogo tutaj specjalnego zbytnio nie ma. Ale myślę, że... Może te końce zostawimy. Chyba, że może coś tutaj się... się kupi, jakiś tam kilku zawodników, tutaj można kontrakty sobie jeszcze kupić. Zobaczmy. Może obrońcę spróbujemy. Otworzyć, zobaczymy, no same tutaj srebrne praktycznie, no jedna czarna piłka. No niestety obok złota, no i mamy srebrną.
Na pewno nikt ciekawy, Juan Cala jakiś, także ja chłopie ciebie nie znam, ale ja cię dam do klubu. Zrobimy tak, że po każdym z jednego odpalimy. No niestety srebrna, dużo tych srebrnych, strasznie piłek. Franrico. Ciebie chłopie też nie znam, ale dam cię do klubu. Niech ci będzie. Damy teraz napastnika. No i spójrzmy. No niestety znowu srebrna piłka. Ale korki z Nike, także... Może ktoś być ciekawy. Bernardeschi z Fiorentiny. No twarz ma, także go sobie zostawię. 78 overalla. I weźmy sobie bramkarza. Ostatnia tutaj piłeczka w tym odcinku. No i bramkarz niestety srebrny, więc pójdzie na raczej na... Na oddanie. Ciebie chłopie nawet nie znam. Jakiś Nevels Old Boy, 35 lat, także jakiś cienias. Wypadł mi do budy. I zostało nam tutaj ile końców? Będzie 50 tysięcy? Będzie 50 tysięcy, także sobie to zostawimy. Zobaczmy, jeszcze jakieś zadanie nam się tutaj wykonało. No i co, to by było na tyle, jeśli chodzi o taki ball opening. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego. Hejka!